Czołem, czołem, moi drodzy, pewnie już wiecie, że mamy elytrę, zarówno ja mam swoją elytrę właśnie teraz na plecach, bo podbiliśmy end, podbiliśmy wszystko, jak i słuchajcie, bo Bobikson też znalazł elytrę, więc i ja mam elytrę, i on ma elytrę. Tylko jest jeden problem, mianowicie Bobolinio nie za bardzo umie z tego korzystać. On jakby już wczoraj próbował w endzie, spadł ze statku, gdzie właśnie znalazł tą elytrę z 200 kratek i po prostu zginął, więc stwierdziłem, że okej, nauczmy chłopaka. Nauczmy chłopaka, słuchajcie, używać tej elytry, bo przecież to nie jest skomplikowane. Bierzesz fajerwerki, skaczesz sobie z wysokości, gościu, lajtowo, normalnie, fajna sprawa. Tylko że Bobo nie miał z tym styczności, więc wiadomo, no jeżeli nie miał styczności, to skąd ma to umieć? Witam pana bardzo serdecznie, Bobolinio! Dzisiaj będziemy cię uczyć, jak używać elytry, wariacie. Tylko że zgubiłem cię. Gdzie ty jesteś? Halo, typie. O, tutaj jesteś. No, bo ty chcesz się nauczyć elytry, tylko ci się zginęło ostatnio. No, nie będę komentował tego, że ci się zginęło. Nie zginęło, mi się tylko po prostu chciałem odpocząć. Tak właśnie, więc słuchajcie, wydaje mi się, że ten odcinek może być naprawdę mega, mega, mega zabawny. Dlatego oglądajcie kończy do samiutkiego końca i subskrybujcie kanał. Najlepiej dzwoneczkiem, bo dobijamy 200 tysięcy zł. I przypominam, że tylko do końca tego dnia, słuchajcie, na sklepie www.abraety, pierwszy link w opisie, jest darmowa dostawa od 0 zł na każde zamówienie, na każdą rzecz, słuchajcie, na sklepie. Czy to, jeżeli byście kupili kubek z nowym wzorem, czy starym wzorem, czy jeśli byście kupili, słuchajcie, koszulkę nowiuśką, Abrusie Team, czy byście, słuchajcie, kupili coś ze starym wzorem, bluzę, czy chociażby poszewkę, macie po prostu dostawę za 0 zł. www.abraety, wystarczy wpisać kod ABRA, po prostu ABRA. Macie to w opisie napisane, jak tego użyć, bo naprawdę taka promocja, nigdy jej nie było i raczej się nie powtórzy, bo to były 3 dni właśnie darmowej promocji, taka, no po prostu, słuchajcie, warto wykorzystać. www.abraety. A teraz tak, wariacieko, czy ty jesteś gotowy? No. No, jeżeli jesteś gotowy, to przede wszystkim, stary, zdejmij swoją klatę jakby, że tą diamentową. Klatę? No tą diamentową. A co ty chcesz moje normalnie suteczki? Dobra, typeczku, no zdejmuj ten, tą Dobra, klatę diamentową. Zdejmuję. I teraz tak, zakładaj, stary, elytrę. Elytrę. Okej, tylko jak? No tak jakbyś zakładał plecak. Serio, tak? A ja to trzymałem w ręce. No właśnie, on trzymał w ręce i słuchajcie, zginął w ten sposób. Dobra, ja nie będę tego komentował. Okej, czyli już rozumiesz, teraz masz elytrę. I teraz tak, spróbuj, stary, biegać z nią i spamować 2 razy spacją. Okej. I czy co jakiś czas, tak jakby... Tak jakbyś, stary, spadał pod klocek, tak jakby? Nie wiem. Patrz, chodź tutaj, bo zanim ty się zabierz. Patrz, z tego czegoś, tutaj, z tego czegoś, jak skaczesz, to po skoku kliknij 2 razy spację. Skok i 2 razy spację, tak? No. Skaczę. O, widzisz? What? O, już czaisz. Ale już czaisz. I teraz tak, powtórz to. Chodź tylko wyżej, chodź teraz wyżej, patrz. Ale już czaisz, o co w tym chodzi, stary, tak? Patrz. Tam, ja chyba czaję. Skaczesz i znowu 2 razy spację. Dobra, skaczę. Nie udało mi się. Dawaj, musisz to wyczuć, bo potem jak będziemy skakać z wysokich kratek, to już, stary, się zabijesz 10 razy. Oj, dobra, poczekaj, mam pro... What? Gdzieś poleciałem, ale to jest głośno u tych villagerów, co tu się dzieje. Czekaj, bo ja to muszę obserwować, czy ci wychodzi, czy nie. Ale już wyczuwasz to mniej więcej, co tutaj jest grane? Znaczy, powiem ci jedyne, co czuję, to, że się nie myłeś, ale no możemy to obczaić. Dobra, to chodź w tę stronę i skocz, stary, okay. Skocz dobra, tam tą stronę. I o, widzisz? Jestem. Dobra. A to by... To było dobre, stary. To było dobre. Ale to by lepiej to wychodzi. No to musisz to wyczuć. Chodź, stary, zrobimy platformę, żebyśmy lepiej skakali. Chodź na początek tam przy abrycach. Okej. Bo ja chciałem na początku zobaczyć, czy ty w ogóle się nie pozabijasz przy 2 kratkach. Ale to teraz tak, patrz, zrobimy, stary, taką wyskocznię. Ale ona się szybko kończy. No, ja mam już, stary, połowę, nie? Do użycia. Dobra, stary, robimy taką platformę, z której będziemy skakać i zobaczymy, na ile to, stary, ogarnisz. Elytra oczywiście nie działa, stary, w wodzie, że nie będziesz pływał szybciej w wodzie ani nic. Czemu? No, niestety, ale, stary, tak jest, więc trzeba o tym pamiętać. Dobra, jest fajna platforma, stary. I teraz skaczemy, stary, w którąkolwiek stronę chcesz. Dobra. No, dobra, skocz i zobaczymy. A nie połamie się? Dobra, no właśnie nie. Dobra. Ty, no, ale to nie działa. Ale miałeś 2 razy spacji, stary, kliknąć. A, 2 razy spacji jeszcze, zapomniałem. No tak, a co, a nie? Nie, oczywiście, nie myślałem, że tak. Że to dobra, jeszcze raz, bo zaraz wejdą, stary, do tego fajerwerki i wtedy to już się totalnie pogubisz. Dobra. No, naprawdę. I co, i teraz dam radę, tak? Tak, dobra, ale to dwa... Od razu po skoku spamujesz spacją. O! No, ale myszka do góry, bo ty pikowałeś w dół, a tutaj chodzi o to... A ja tu jeszcze muszę do góry?
No, stary, ruszasz myszką i wtedy albo możesz lecieć do góry, albo do dołu i tak dalej, i tak dalej. To jest takie łatwe, no. Okej, dobra, czyli dwa razy spacja, a potem, jak to się nazywa... Oj, spadłem, wróciłeś mnie. Słuchajcie, to nie będzie łatwa zabawa, to naprawdę nie będzie łatwa zabawa, ale to słuchajcie, każdy z nas, słuchajcie, jak się uczył elity, to tak miał, więc no. Ale postaraj się, Werecie, to naprawdę, dobra, to nie jest skomplikowane, myszka w górę i dwa razy. Ta, o, widzisz? No i co, gdzie ja? Bo ja nic nie widzę na chmury. Ale nie patrzę. Musisz super w górę, możesz mieć troszkę w dół. Ale już czajesz, no o co dobra. W tym chodzi, tak? Okej, czaję. Dobra. Co ty zrobiłeś, ale poleciałeś? Dobra, zaraz ci z fajerwerkami wytłumaczę, ale chcę zobaczyć, czy ty, stary, to rozumiesz. Okej, czyli próbować jeszcze raz. Tak, stary, ewidentnie. A gdzie mam dolecieć? No, gdziekolwiek, stary. Możesz do Abrowic na przykład dolecieć. O, zobaczymy, czy dolecisz, stary, do Abrowic, czy przelecisz przez mur. Ja muszę zobaczyć, że ty to ogarniesz. Jak to ogarniasz, to dopiero wtedy, stary. Okej. No. Czy dolecisz do Abrowic? Dawaj. Tam, stary, do... O, no. Przelecisz, dobrze, przelecisz. Cyk. I dobra. Jest tylko konika. Czyli już, stary, czajesz. Okej, to teraz chodź do mnie, wariaciku. No. I teraz tak. Już mniej więcej... Dobra, to nie, jeszcze, stary, jedną rzecz musimy zrobić. Musisz to, stary, zrozumieć, bo żebyś wiedział, o co w tym wszystkim chodzi. Chodź jeszcze, stary, raz do tej platformy, co ją zrobiliśmy. Musisz, stary, zrozumieć jedną rzecz. Że łatwo się zabić tą elytrą. Więc po skoku będę cię prosił, abyś, stary, pikował maksymalnie w dół. Ale to czekaj. Wodę? Czekaj. Chodź do mnie. Chodź. Okej. Przerobimy troszeczkę to. Musisz zobaczyć, o co w tym chodzi, musisz się zabić i jakby zrozumieć. Co? Zrozumiesz zaraz, stary. Patrz, chodź, tutaj lecimy. I teraz, stary, tak. Od razu po kliknięciu spacji w dół, jakbyś patrzysz się maksymalnie w dół, żeby jakby spaść. Patrz. No i co? A, no i no, spróbuj. Widzisz? To boli. Bardzo szybko spadasz i dużo bardziej boli niż normalny spadek. Dlatego, o co chodzi? Dlaczego ci to mówię? Bo zaraz dam ci fajerwerki. I jeżeli z fajerwerką, która cię napędza, trafisz szybko w ziemię, to zginiesz. No. Więc teraz tak, weź mi pokaż. Weź dwie fajerwerki. Może Aberka, pokaż mi. Weź dwie fajerwerki. Okej. I teraz tak, na razie nie wchodź na wysoką platformę. Weź fajerwerkę w łapę i kliknij prawym. Kliknij prawym. Prawym. Widzisz, ona po prostu sobie działa, tak? Wow, ale fajnie! No nie, no miałeś się... Bobo, ogarnij się. Nie działa. Teraz tak, weź je do łapy. Weź je do łapy, no. I teraz tak, chodź tutaj na tą górkę i spróbuj z tej górki skoczyć tak, jak próbowaliśmy na samym początku. Mm-hmm. Że te dwa razy spacja i lecisz przed siebie. Ale razem, kiedy będziesz już klikał spację, to razem ze spacją kliknij prawym przyciskiem myszy na firework, jakbyś chciał ją ustrzelić. Dobra, okej, to lecimy. O, czaisz? Ty, żyjesz? Wariacie, żyjesz? Halo? Aberka, słabo cię słyszę! O, tutaj jesteś, widzisz, ale już obczaiłeś, o co chodzi, tak? No, Wyduzyłem się. I teraz chodź, dam ci kolejne fajerwerki. Tylko nie ma już fajerwerek. No to chodź, teraz rzuca ci, stary, kolejne dwie, ale nie musisz dwóch rzucać, wystarczy ci jedną rzucić. Kliknąć. To nie musisz to teraz dwóch? Spróbuj, stary, kliknąć podczas, kiedy startujesz i szybko zadrzeć myszkę do góry, żeby polecieć w górę, spróbuj. I kolejną wtedy? Nie, tylko patrz, ja tylko, teraz użyję tylko jednej, patrz. Czekaj. O, tylko jednej użyłem. Wow. No, spróbuj sobie. A da się tak do góry lecieć? No tak, no właśnie, ja to zrobiłem. Ale faza. No, spróbuj sobie. Dobra. Dawaj, jedno. O, czaisz? Lecę! I teraz uderz głową w ziemię. Chodź, teraz szybko, tak? Uderz głową w ziemię, no. Okej, widzisz, w wodę jak trafisz, to jest git. A teraz spróbuj uderzyć głową w ziemię. Ale dobra, w piasek. Trzeba wycelować. Ale tylko w piasek. Nie mam pojęcia. W piasek teraz. Spróbuj spikować w dół i zobaczysz, co się stanie, stary. Będzie strasznie śmiesznie. Lecę. No, i dawaj. W dół! No właśnie. To chciałem mu wytłumaczyć i mam nadzieję, że teraz chłop to zrozumie. Ale sami widzicie, że słuchajcie, te perypetie Bobo są całkiem zabawne. Co ty robisz tam na dole, Bobo? Aberka. A, tam jest łóżko, no tak. No. Ale już rozumiesz, o co chciałem ci przekazać? Ja. No, więc mam rozumiem, a teraz ty mi coś pokażesz? Dobra, teraz daję ci, stary, prawie stack, daję ci stack fajerwerek. Czy teraz już, stary, rozumiesz, dobra, o co dobra, pozdro. Ale dam ci jeszcze sugestię, że łatwiej jest latać na F5. Słuchajcie, dobra, ja go chyba pogonię po prostu. Ty, Bobikson, jesteś tutaj? Lecę do ciebie. Tajna wyspa. Lecę, ale bo chciałem ci dać sugestię, że łatwiej się lata na F5, jak jest się początkującym. Że na F5, stary. Co to?
No, że z tą, z perspektywy trzeciej osoby, stary, łatwiej jest latać na samym końcu. A, jestem na diamentowej wyspie. No, ja też jestem. Ela, o, no, więc łatwiej, jak chcesz skręcać i tak dalej, to żeby kliknąć ten przycisk F5 na początku. Dobra. No, więc już wszystko rozumiesz, czy nie? No, rozumiem, chłop. Dobra, słuchajcie, lecimy wobec tego. Mam nadzieję, że słuchajcie, że wam się spodobało. Jeśli tak, to subskrybujcie kanał, koniecznie z dzwoneczkiem. Żeby być... Latam, szybuję do chmur! Na bieżąco z naszą... Jestem orłem! Albo gabronem, albo nawet wiewiórką latającą! Bobuś, podbijam z przetworza! Podbijasz przetworza? Tak, przetworza! A gdzie ty jesteś, wariacie? W chmurach, nie widzisz. A tutaj, to dawaj, wyląduj u mnie, nie zabijając się. Dobra. Wyląduj, no. A, stary, jestem na drzewie, nie widziałeś mnie. Poczekaj, bo próbuję wylądować. Chyba nie za bardzo się zrozumieliśmy. Dobra, w każdym razie lądowanie to też nie jest taka łatwa rzecz, ale ja wam tylko przypominam, że do końca dnia, tego dnia, słuchajcie, jest darmowa dostawa z kodem ABRA na sklepie www.abraety, czyli w pierwszej linijce opisu. Możecie zakupić kozacką, nową, wakacyjną kolekcję Abra, tym czy to, słuchajcie, kozacką koszuleczkę, czy bluzę, czy kubeczek, słuchajcie, i wszystkie rzeczy są w różnych rozmiarach, różnych kolorach i tak jak mówię, z darmową dostawą, nie tylko nowe wzory, stare także, wystarczy po prostu wpisać kod Abra jako kod promocyjny i wtedy jest kurier za 0 zł, czy to kupując jedną koszulkę, czy kubek, czy właśnie bluzę. Abelka! ABRAety, polecam serdecznie, bo taka promocja się nie powtórzy. Co się patrz dzieje? Patrz na mnie! Nauczyłeś się? To się cieszę. No, więc trzymajcie się, dobrego dzieciaczka, Eleczko i pum!